25 grudnia, kiedy Słońce na nowo rodzi się ku swojej wielkiej potędze, która oczywiście potem objawia się z całą mocą na wiosnę i wczesnym latem, w jakimś sensie kumuluje się także właśnie w tej symbolice światła w sztuce, właśnie tej, która opowiada o Bożym Narodzeniu. Chciałbym dziś opowiedzieć poprzez włoskie obrazy w polskich zbiorach, w Krakowie i Warszawie, o tym, jak artyści tą wielką tajemnicę, tajemnicę inkarnacji, tajemnicę objawienia się Boga w ludzkiej postaci, jak przedstawiali. Warto jest przypomnieć, że tak naprawdę Boże Narodzenie kiedyś obchodzono najpierw w listopadzie, potem w marcu, podobno także w maju, aż wreszcie od czasów mniej więcej Hipolita, jednego z pisarzy wczesnochrześcijańskich, który pisał w Rzymie w III wieku, wtedy wprowadzono po raz pierwszy nieoficjalnie dzień 25 grudnia, zatwierdzony już w czasach Konstantyna Wielkiego i jego następców. Symbolika światła jest tu niezwykle ważna. Przypomnijmy, że w późnym antyku właściwie wszystko obracało się wokół kultu Słońca Niezwyciężonego, o czym zaświadcza ten piękny ołtarz znajdujący się w muzeach watykańskich, jak również liczne przedstawienia choćby nauki Konstantyna Wielkiego. Droga Konstantyna Wielkiego do chrześcijaństwa wiodła właśnie przez kult jedynego Boga, za które uznawano Słońce, Słońce Niezwyciężone. Jak popatrzymy na mozaikę watykańską z Chrystusem wyjrzyjącym na Rydwanie, Chrystusem rodzącym się Słońcem, które jest Słońcem jako Oriens, no to mamy wyobrażenie, że chrześcijaństwo nie tylko poprzez właśnie 25 grudnia, kiedy to miało miejsce narodziny Słońca Niezwyciężonego, a także Mitry, bo to także są czasy, kiedy chrześcijaństwo oczywiście konkurowało z kultem Mitry. A więc Mitra, Sol Invictus, wreszcie daty. Nawet niedziela po angielsku Sunday to przecież jest Dzień Słońca. A więc 25 grudnia, narodziny światła, narodziny Chrystusa. I oto przed nami cały cykl przedstawień, między innymi chcąc jak gdyby wydobyć ten aspekt właśnie tego solarnego zauroczenia tym tematem światła, między innymi na obrazie, który pochodzi z kolekcji Lanskorońskich, widzimy bardzo piękny hołd Trzech Króli, który jest tematem właściwie późniejszym niż samo Boże Narodzenie. Niemniej jednak widzimy tutaj, co ciekawe, gwiazdę, która ma oblicze Chrystusa. A więc ten Chrystus narodzony, któremu składają trzej magowie hołd, jest jednocześnie Chrystusem Bogiem, którego widzimy w niebiesiach. Jest to zatem człowiek i jest to jednocześnie Bóg. Jest wymiar kosmiczny Bożego Narodzenia. Obraz, który przychodzi mi na myśl, to piękne tondo, wykonane gdzieś pod koniec XV wieku, zapewne w Toskanii, która ukazuje bardzo piękną, rozmodloną scenę. Oto narodził się Chrystus, ułożony na kołderce, na ziemi, adorowany przez Matkę Boską klęczącą, wyżej ponad nimi świeci gwiazda. Oto tajemnica Bożego Narodzenia, tajemnica światła. Święty Jan, który ma złożone rączki na piersiach, to jest taka jakby złożenie deklaracji o podporządkowaniu się temu większemu, który przyszedł, temu, który się właśnie narodził, ale przede wszystkim ta poza Matki Boskiej. Przypomnijmy, że to, że Matka Boska klęczy w wielu przedstawieniach, które tu pokazujemy, to świadczy o tym, że wczytywano się w wizje, które miała Święta Brygida. Święta Brygida udała się do Ziemi Świętej w roku 1372 i w Betlejem doznała wizji. Miała wizję, po prostu opowiedziało potem tę wizję światu, z której wynika, że narodziny Chrystusa były cudowne. Kwestia gwiazdy, symboliki gwiazdy. Zwykle myślimy o gwieździe astrologów, gwieździe magów, no bo kojarzy się oczywiście z trzema magami, którzy przyszli ze wschodu. Oczywiście myślimy o magach, potem stali się królami,
ale w misterium światła Bożego Narodzenia, w misterium świata Bożego Narodzenia jest jeszcze temat tej gwiazdy, o której mówi prorok Izajasz. W katakumbach na Via Salaria w Rzymie z IV wieku zachował się fresk, który pokazuje tą niezwykle syntetyczną scenę. Oto prorok wskazuje na gwiazdę, która świeci ponad głową matki z dzieckiem. Ta matka z dzieckiem to Matka Boska i Chrystus. A więc misterium właśnie symboliki światła, misterium tego, który teraz w wielu przedstawieniach spoczywa na ziemi, jest jednocześnie tym misterium, które odnosi się do tego, który wschodzi z wysoka, który jest gwiazdą zaranną. Jeśli popatrzymy na kolejne sceny, choćby na gwiazdę właśnie tą, na Tondzie w Muzeum Narodowym w Warszawie, czy na inne przedstawienia, ta symbolika światła nie zawsze w postaci gwiazdy w Bożym Narodzeniu się pojawia. Często ta tematyka idzie w kierunku wielkiej radości. Oto przepiękny obraz włoski z XVI wieku, w którym widzimy niezwykle piękne podzielenie świata na sferę nieba i sferę ziemi. W sferze ziemi urodził się Chrystus. Radują się wszyscy ci, którzy przyszli Go podziwiać. To są właściwie pasterze okoliczni, których zwołał anioł. Natomiast w sferze nieba widzimy 7 aniołów muzykujących. To jest sfera właśnie muzyki kosmicznej, muzyki świata. Co ciekawe, w tym przepięknym obrazie widzimy ewidentne nawiązanie do arcydzieła Rafaela Santi, do jego słynnej Cecylii przechowywanej w Pinakotece w Bolonii. Ta sama sfera nieba, podobna, przepiękna atmosfera muzyki świata, która opowiada o cudzie inkarnacji, bo renesans tak naprawdę w sposób szczególny podkreślał wymiar właśnie tego cudu, jakim było pojawienie się Boga w ludzkiej postaci. Cała seria obrazów, które mamy w Muzeum Narodowym w Warszawie, ale także w Muzeum Narodowym w Krakowie, to są sceny, które zwykle właśnie pokazują niezwykle piękną to Madonnę, to Dzieciątko. Zanim powiemy o tych kilku obrazach XVII i XVIII wieku, wejdźmy na chwilę do kościoła, który zwykle mijamy w Rzymie, gdy idziemy Via Cavour do oglądać nagrobek papieża Juliusza II w San Pietro in Vincoli. Otóż po drodze mijamy Via dei Serpenti, jest tam piękny kościół z końca wieku XVI, w którym jest kaplica Bożego Narodzenia. Girolamo Muziani jest malarzem, który namalował scenę Bożego Narodzenia. Obraz wymaga konserwacji. Mówię o nim dlatego, że o nim napisałem ostatnio i wydałem to w jednym z włoskich pism. Popatrzmy na tym razem Madonnę zasmuconą. Madonnę, która ma pełnię wiedzy o tym, że ten, który się narodził, jest rzeczywiście tym, który złoży z siebie ofiarę. Ale przyjrzyjmy się Dzieciątku. Prawie nigdy nikt na to nie zwraca uwagi, a jest to wyjątkowo piękna twarzyczka Jezusa. Jak gdyby piękno Boga się objawia w tym świetle trochę przyćmionym, bo obraz jest nadgryziony zębem czasu. A więc jak popatrzymy na inne sceny, na proroków, którzy są obok namalowani, wszystko to razem pięknie opowiada misterium światła. Wracając do obrazów z polskich zbiorów, popatrzmy na jeden z nich. Oto Madonna, przepiękna. Twarz przepięknej kobiety, kobiety, która jest Stella Maris, która jest tak radosna z tego narodzenia, a więc Boże Narodzenie może mieć ten wymiar i widzimy to bardzo często na obrazach, które tu pokazujemy, że wśród tej radości przewija się wątek baranka. Baranka, który jest oczywiście zapowiedzią tej ofiary krzyżowej, ale w tym przypadku, w przypadku tej radosnej Madonny i w przypadku kilku innych przedstawień, oto kolejny obraz, w którym Matka Boska, przepięknie odziana w niebieską suknię i w ten soczyście czerwony płaszcz, jest jak gdyby taką opowieścią o wielkiej miłości do Syna. Pokazuje, wskazuje na Syna, jednocześnie otwiera się niebo, błękitne i piękne. Widzimy scenę, która jest pełna jakiejś niezwykłej właściwie powagi, ale też jednocześnie takiego znakomitego zestawienia kolorów. Jedni artyści zatem opowiadali o wymiarze właśnie radości i ofiary, ale inni z kolei próbowali opowiedzieć o radości poprzez
piękne zestawienie kolorów. Teraz patrząc na te obrazy, przyglądając się, choćby wróćmy na chwilę do XVI wieku, jeden z Bassanów, była taka rodzina włoskich malarzy, która wypełnia prawie cały XVI wiek, oto jeden z nich, Jacopo, namalował scenę, która pokazuje ten wymiar, jakby to powiedzieć, bardzo społeczny. Społeczny w tym sensie to są prości ludzie, długonosi pasterze, którzy pochylają się razem z Matką Boską nad Dziesiątkiem. A więc scena, której zbudowano taki nastrój, jakby to powiedzieć, ludowy. Wymiar takiego wydarzenia, które rozgrywa się gdzieś na włoskiej wsi, bo pamiętajmy, że większość tych scen Bożego Narodzenia, ona jest aktualizowana. Ona opowiada o pejzażu. No jak popatrzymy, tutaj przywołajmy, żeby nie trzymać się stricte chronologii, obraz z Muzeum Narodowego w Warszawie, artysty, który się nazywa Fra Diamante, był to zakonnik. Jakże pięknie namalowany jest włoski pejzaż. A więc pejzaż, stajenka, zawsze wół, niekiedy pojawia się również koza. Właśnie na tym przedstawieniu Jacopo Bassano mamy zaciekawioną narodzeniem Chrystusa kozę, która patrzy trochę z niedowierzaniem. Skoro jesteśmy w czasach, w których tak naprawdę ciemność jest obecna i krótkim dniem, dziś będzie koniunkcja Jowisza i Saturna, pewna tajemnica, którą może spróbujemy przybliżyć, opowiadając o hołdzie trzech króli, ale ta ciemność to jest też oczywiście zagrożenie COVID-em, które przecież istnieje. Więc to światło, światło Bożego Narodzenia, niech jest takim światłem, które przynosi nadzieję, które jest światłem, które zwycięża mrok. No i popatrzmy na fragment malowidła, które kiedyś znajdowało się w kościele Santa Trinita we Florencji, a obecnie od wielu już dziesiątek lat zdobi wnętrza uficjów, żeby popatrzeć na trzech magów. Oni patrzą na wielką gwiazdę, gwiazdę, która emanuje moc promieni, potęga światła, tajemnica Boga. Bóg jest światłością i w tym niewielkim fragmencie tryptyku Gentile da Fabriano możemy zobaczyć siłę, która niech dokona zmiany w naszych sercach, kiedy myślimy o Bożym Narodzeniu, bo to jest prawdziwy triumf światła. Pamiętajmy, że to jest przede wszystkim światło duchowe. My je musimy zobaczyć. Te obrazy, włoskie obrazy w polskich zbiorach, niech są właśnie dla nas wymiarem takiego właśnie nowego, szczególnego przeżywania tajemnicy światła i tajemnicy wcielenia. Raz niech jeszcze powtórzę, że w twórczości Michała Anioła, w twórczości Rafaela Santi, w twórczości wielu artystów, ta nagość małego Chrystusa, ta jego piękna fizyczność, piękno Matki Boskiej, jest w jakimś sensie właśnie tym przywołaniem tego niezwykłego wydarzenia, jakim jest objawienie się Boga w ludzkiej postaci.